W sąsiedztwie stadionu w Dejon, na którym nasi reprezentanci grać będą z Portugalią, na bocznym treningowym boisku ćwiczyli ponad 1,5 godziny. Był to jedyny trening w dniu dzisiejszym, bowiem przed południem mieli odnowę i oglądali także mecze przeciwników. Wśród naszych reprezentantów na boisku wyróżnia się Jacek Bąk. Ma opatrunek na ręce. To pozostałość po niedawnej kontuzji. Czy ten opatrunek nie przeszkadza w grze? Akurat dzisiaj byłem na zdjęciu z lekarzem. Myślałem, że wszystko będzie w porządku. Jestem już 3,5 tygodnia po operacji, ale jeszcze nie jest wszystko zrośnięte. Jeszcze przynajmniej do 3-2 będę miał taki opatrunek sztywny. A więc przeszkadza to w osiągnięciu chyba wysokiej formy? No mi się wydaje, że akurat nie. No troszeczkę tam może przeszkadza. Wiadomo, że lepiej się gra, jak się nic nie ma na sobie, można powiedzieć, twardego. Ale mi się wydaje, że przed meczem to zdejmę. O tym zapominam, co mam na ręce, trenuję i mi się wydaje, że 4 czerwca będzie wszystko dopięte na ostatni guzik. Na Mistrzostwach Świata to już jest pewnego rodzaju zwyczaj. Obrońcy atakują rękami, chwytają za koszulki napastników rywali. Z takim opatrunkiem trudno będzie zastosować tego rodzaju chwyty. Czyli na pewno. Gra się teraz, obrońcy grają, popychają się rękami, różne sposoby zastosowują, żeby po prostu wygrać pojedynki jeden na jeden. Mi się wydaje, że z takim opatrunkiem, jak będę grał, to ja bym kogoś uderzył nieprzyjemnie, to by mi się wydaje, żeby nie szukali tego. Będą prosto ode mnie odchodzić, ale mi się wydaje, że do 4 czerwca zdejmę to opatrunek, bo po prostu mnie sędzia nie dopuści. A jeżeli nie, to Jacek Bąk oprócz umiejętności będzie miał dodatkowy oręż. W dniu wczorajszym nasi reprezentanci rozegrali grę wewnętrzną. Czy trener Jerzy Engel zauważył symptomy poprawy formy naszych zawodników? Oczywiście, że są. Szczególnie ci, którzy oglądali nasz trening wczorajszy wieczorny, chociaż dla mediów był on zamknięty, pokazał, że zawodnicy poruszają się już znacznie lepiej i szybko, tak jak to było przewidziane, a przede wszystkim śpią dobrze. Jak się człowiek dobrze wyśpi, to w zupełnie innych nastrojach i humorach ćwiczy. Także zdecydowanie na 4 czerwca będzie wszystko przygotowane optymalnie. Wśród polskich piłkarzy pojawił się król naszych kibiców, Andrzej Bobowski z Warszawy, który po raz 7 uczestniczyć będzie jako widz w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata. Strój, jak widzę, jest już kompletny. Tak, przygotowałem go. Płaszcz królewski, koronę królewską, do tego jeszcze bęben. Bęben na dzień dzisiejszy został z piłkarzami. Piłkarze obiecali mi zawieźć go, znaczy wozić go na mecze Nacji Polskiej. No, rytm twojego bębna znają doskonale biało-czerwoni. Dokładnie. To twoje już 7 finały piłkarskich Mistrzostw Świata. Tak, 3 razy byłem z Polakami, 3 razy byłem bez Polaków. No i teraz następne 7 mistrzostwa z Polakami. Jak przewidujesz, jak potoczą się losy biało-czerwonych? Znaczy cały czas powtarzam, że Polacy pierwszego meczu mają nie przegrać. Po drugie, śniło mi się, no już opowiadam to parę razy, śniło mi się, że Polacy grali w 5. meczu. Wynik był 3-2. Jak się obudziłem, to nie wiedziałem dla kogo. No to bardzo proroczy sen. No daj Boże, że Polacy, ja wracam 2 lipca, nic by nie był naprzeciwko, gdyby Polacy wracali ze mną razem. A zatem przechodzimy do Korei. Wydaje mi się, że na jeden element trzeba zwrócić uwagę. Euforia w Korei po meczu z mistrzami świata Francuzami, przegranym 2-3. Hiddink mówi, to jest bardzo niepokojące, dlatego że można przez moment uciec od racjonalnego myślenia. Oni nigdy nie grali ten zespół w meczu o wielką stawkę i zaczynam się tym niepokoić. W tej chwili ta drużyna moim zdaniem może grać tylko gorzej, no bo jeżeli będzie grała, nie może grać lepiej. Ale mimo wszystko my się musimy od tej drużyny, to znaczy odciąć od pewnych cech. Szybkość, sobie zapisałem, zwinność i dyscyplina taktyczna. Tu trzeba szukać piłkarskich trochę wad w tym zespole. Tu widzimy, jak Trezeguet strzelił tą bramkę, jednak można im strzelić bramkę, 2 bramki głową, ale trzeba właśnie uważać na szybkość strzału. Oni są bardzo zwinni, skoczni i to my nie jesteśmy Park jest rzeczywiście znakomitym zawodnikiem. Tak, ale my nie jesteśmy przyzwyczajeni do gry właśnie na takich małych, szybkich zawodników. W meczu z Francją nie grało 3 czołowych piłkarzy Korei, m.in. An Jung-kwan z Perugii. Nie chcieli powtórzyć z błędu z 1998 roku, kiedy stracili napastnika Sung Honga na sparingu już w trakcie przygotowań we Francji. Z tym, że mimo, że nie grali ci zawodnicy, ten styl gry zostaje. Czyli styl polega na tym, jak ich atakują, grają 5, 3 i 2 w przodu, czyli 5 w defensywie, jak oni atakują, grają 3, 5 i 2, czyli 3 obrońców, 5 pomocników, 2 napastników. To jest bardzo szybko się przemieszczają i ta dyscyplina taktyczna jest wspaniała.
No, wygląda na to, że właściwie obydwa zespoły wiedzą o sobie wszystko. Trener Engel mówi, wiemy, co mamy grać przeciwko Koreańczykom, ćwiczą to. Hiddink podobnie. Mam przygotowany plan, zaczniemy go realizować już w najbliższych dniach. Z tym, że jeszcze raz podkreślam, to są przedbiegi, to są bitwy do tej pory rozegrane, które czasami można i trzeba było przegrać taktycznie. Natomiast ta wojna 4 kwietnia musi być wygrana. Proszę Państwa, Mistrzostwa Świata to oczywiście przede wszystkim futbol, ale także wielkie przedsięwzięcie, można powiedzieć marketingowe, promocyjne dla danego kraju. Pamiętamy, jak ogromnie zyskała Korea, jaki impet gospodarczy był po Igrzyskach Olimpijskich w 1988 roku, rozwój społeczny. Teraz, po tym kryzysie ostatnich lat, wydaje się, że także ogromnie dużo liczą w sensie społecznym, politycznym, że zyskają na mundialu. A zatem posłuchajmy korespondencji z Seulu. Gigantyczne inwestycje przyniosły pracę tysiącom ludzi i służyć będą mieszkańcom Korei jeszcze przez wiele lat. Nie tylko z tego powodu odbiór społeczny mundialu jest niezwykle entuzjastyczny. Nie było problemów z zaangażowaniem potężnej armii wolontariuszy, niezbędnych przy każdej większej imprezie sportowej. Wszyscy chcieli mieć swój wkład w tym ogólnonarodowym przedsięwzięciu. Mieszkańcy południowej części Półwyspu Koreańskiego są zdumiewająco życzliwie nastawieni do swoich gości. Z uprzejmością Koreańczyków obcokrajowcy spotykają się na każdym kroku. Obowiązkowe jest powiedzenie paru słów na powitanie i ukłonienie się. Szkoda jedynie, że mimo wyraźnych postępów wciąż jeszcze dość trudno porozumieć się w języku angielskim. Tak, to zawsze był problem w Korei. A ja mam nadzieję, że sędziowie nie będą tak sędziowali jak na olimpiadzie. Dobrze. Teraz kolejny rywal Portugalia. W 1986 roku strzeliliśmy im ostatnią bramkę, Smolarek w Monterrey. Teraz byłoby dobrze po prostu zacząć kolejne strzelanie. Tym bardziej, że w tej Portugalii nie dzieje się zbyt dobrze. Wprawdzie oni są dużymi, wielkimi faworytami, ale tam te kontuzje Figo... No. Niektórzy szukają analogii między 1984 rokiem, to były Mistrzostwa Europy, niezwykle udane dla Portugalczyków, pamiętny mecz w Marsylii, przegrany 2-3 z Francuzami, już w dogrywce Platini strzelił w 120 minucie bramkę, później w 1986 roku klapa, teraz 2000 rok, świetny występ na Mistrzostwach Europy, przegrali z Francuzami, znowu w półfinale mieli brązowy medal. Czy może ten zespół Mistrzów Świata Młodzieżowych z 91 roku od 10 lat grają te same nazwiska, wielkie nazwiska portugalskiej piłki z sobą, jest już wypalony. To jest ich ostatnia szansa. Tak, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ten zespół powinien już grać na pamięć. Także tu jest wszystko dograne. Jest tylko kwestia siły. Dobrze, a zatem posłuchajmy korespondencji z Lizbony. Portugalia to faworyt grupy D. W eliminacjach podopieczni Antonio Oliveira spisywali się znakomicie. Łatwe zwycięstwa nad Estonią, Andorą i Cyprem były do przewidzenia. Kluczowe stały się spotkania z Irlandią i Holandią. W pierwszym meczu z Irlandczykami Portugalia wystąpiła w roli gospodarza i zremisowała 1-1. Potem przyszło wyjazdowe zwycięstwo 2-0 nad Holandią. Później znów konfrontacja z Holendrami zakończona remisem 2-2. W drugim meczu z Irlandią ponownie było 1-1. Eliminacje bez porażki dały Portugalczykom zwycięstwo w grupie. W drużynie trenera Oliveiry gwiazd jest co najmniej kilka, ale tą największą jest oczywiście Luis Figo. Do ostatniej chwili trenerzy i kibice obawiali się, czy piłkarz Realu Madryt wyleczy na mundial kontuzję. Na treningach tuż przed mistrzostwami Figo ćwiczył już z pełnym zaangażowaniem. Zdaniem większości miejscowych komentatorów sportowych Portugalia jest w stanie osiągnąć sukces na tym mundialu. Posiada przecież bardzo silną, a jednocześnie doświadczoną drużynę. Jeśli chodzi o przeciwników grupowych, Portugalczycy najwięcej uwagi poświęcają reprezentacji Korei, drużynie, która jako gospodarz turnieju może okazać się trudną przeszkodą dla Portugalii. Po początkowym zainteresowaniu polską drużyną, zespołem, który pierwszy w Europie zakwalifikował się do mundialu, obecnie po słabszych występach Polaków w grach przygotowawczych, Portugalczycy uznali Polskę za łatwą przeszkodę na ich drodze do sukcesu. Mecz z Polską będzie się odbywał 10 czerwca, to jest w dniu Święta Narodowego w Portugalii. Jest to tutaj dzień wolny od pracy i dosłownie cała Portugalia będzie śledziła mecz na żywo na swoich telewizorach. A poza tym tysiące mieszkańców Lizbony zbierze się w Parku Narodów w Lizbonie, aby wspólnie obejrzeć ten mecz na wielkim telebimie. No, to będzie na pewno wielka mobilizacja. Ale im większa ich pewność, tym większa szansa nasza. Poza tym, no, trzeba sobie zdać sprawę, że to jest technika i wspaniałe gwiazdy, ale jeśli my wyeliminujemy Nuno Gomeza, bo to jest dla mnie ten środkowy napastnik, który jest tym żądłem,
Może być dobrze. Dobrze, teraz Amerykanie. Najbardziej strzeżony zespół na Mistrzostwach Świata. 200 komandosów ich chroni, ale dzisiaj udało się tam dotrzeć naszemu reporterowi. Pierwszy piłkarski klub za oceanem powstał w Bostonie, ale dyscyplina ta nie cieszy się w Stanach Zjednoczonych wielką popularnością. Największym osiągnięciem Amerykanów był półfinał Mistrzostw Świata, ale było to w 1930 roku. Na poprzednim mundialu reprezentacja USA przegrała wszystkie mecze, zdobywając tylko jedną bramkę. W eliminacjach do Mistrzostw Korei i Japonii Amerykanie spisali się jednak znacznie lepiej. W swej grupie zajęli pierwsze miejsce. Później w rundzie finałowej wygrali 4 z 10 spotkań i w klasyfikacji końcowej wyprzedziły ich reprezentacje Kostaryki i Meksyku.